Naszym gościem nowy zawodnik Pogoni, Julien Todorowski. Chwilę po obiedzie. Pierwsze pytanie z mojej strony. 17 meczów naliczyłem w Arce Gdynia, bo 16 w pierwszej lidze, jeden w Pucharze Polski. To już jest możliwość porównania tej francuskiej piłki z polską? Tak możemy powiedzieć. Ale to dla mnie 17 mecz to nie tak dużo. No jeszcze muszę robić więcej meczy. Może w Pogoni teraz, jak będę grał, to będzie dobrze dla mnie. No i wszystko. Rozumiem. 10 lat w Lille. W takim razie trudno było się zaadaptować do polskich warunków? Nie, bo już grałem troszkę tutaj w Polsce, w reprezentacji. No i na wakacje cały czas przyjechałem tutaj, bo mam rodzice tutaj. I nie, w Lille było fajnie, tak można powiedzieć, bo było najlepsze centrum formacji, mi się zdaje, dla mnie. No i przyjechałem do Gdyni, 4 miesiące. No i tydzień później to już było fajnie dla mnie, bo miałem fajne miasto, fajne pogody. Nie, już się adaptowałem i Polska dla mnie to fajny kraj. Co do pogody, to patrzyłem w miejscowość, w której się urodziłeś i samo Lille, to jest niedaleko granicy z Belgią. Myślę, że pogoda całkiem podobna do tej tutaj. Gorsza ona jest. Tam? No, bo tutaj w Polsce nie ma takie dużo wiatr. Mhm. Dzisiaj może pogoda nie jest ładna, ale, no tak, ale mamy styczeń, ale nie ma wiatr, nie? Spokojnie sobie spacerujemy. I we Francji to cały czas mieliśmy wiatr na boisko, to pamiętam. To tak zimno było, tak wiatr było, że nie, że we Francji była gorsza pogoda. Jeszcze trzymając się tego Lille, w Lille grał reprezentant Polski Ludowik Obraniak. Miałeś okazję poznać go? Tylko cześć, jak tam i koniec, nie poznałem go. Czyli nie rozmawialiście na przykład w perspektywie reprezentacji? Nie, nigdy nie. Tylko dzień dobry, do widzenia i koniec. Nie gadaliśmy o reprezentacji, o nic tu. Ostatnie pytanie dotyczące bardziej Francji i różnic z Polską. Słyszałem, że w Polsce nadali ci taki przydomek Roy Keane. Tam się nauczyłeś tak ostro grać we Francji? To tak. Tak byłem cały czas. Jak byłem mały, to cały czas na boisku byłem. Tak można powiedzieć, że ostre grałem, ale już 2 lata temu troszkę już mniej, już teraz jak przyjechałem do Polski, to na boisku byłem twardy normalnie, ale nie tak, że cały czas ślizg, bo we Francji cały czas ślizg robiłem, żółta karta, czerwona karta, i teraz mnie, bo tak, widziałem, to są takie mecze. 7, jeżeli dobrze naliczyłem, żółtych kartek, to nie jest dużo jak na gracza, który ma przydomek Roy Keane. No, jest troszkę dużo, ale to nie jest tak, że jak miałem te żółte karty, to raz to była ręka, raz to było, że byłem niezadowolony, jeśli tak do piłki, nie? Że nie jest tak, że ślizg, czy fał, czy coś, tylko na te 7 karty mi się zdaje, że tylko 2 fał byli prawdziwe fał. Rozumiem. No takie zachowania czasem biorą się z tego młodego wieku. Też słyszałem w jakimś wywiadzie wideo, że mówiłeś o tym, że we Francji zupełnie inaczej mówi się o młodym zawodniku. Ty masz 19 lat, a u nas młody zawodnik czasem to 23-letni gracz, który wchodzi dopiero do pierwszego zespołu. Czujesz się młodym zawodnikiem, czy doświadczonym? Teraz jestem, no możemy tak powiedzieć, że jestem troszkę młody, ale myślę, że 21 lat to już musisz grać. Nie wiem, ja bym chciał grać w Pogonie teraz, nie? Myślę, że no tak, nie jestem tak młodym, tak mogę powiedzieć, bo w piłkę nożną to gramy co 10 lat, 15 i to już za 10 lat to będę miał 30 lat i później to jak masz 30 lat w piłkę nożną to nie końcówka, tak możemy tak powiedzieć. Już są gracze grający do 37, 8. U nas jest Elian Dradina, którego nie wiem, czy miałeś już okazję poznać. Nie poznałem go, ale już widziałem, że on ma 38 lat. Tak jest. Z tym młodym wiekiem wiąże się również obowiązek nauki, czy nie do końca obowiązek, ale może chęć nauki. Chciałbyś kontynuować naukę w Polsce może?
edukację swoją. Czy uniwersytet, tak? Może u nas. Ja bym chciał teraz robić takie, żeby być trener. Mm-hmm. Bo ja to bardzo lubię, bo jak byłem we Francji, to cały czas, gdzie mieszkałem, to cały czas byłem na boisku, na stadionie. Nie, chciałbyś po prostu po zakończeniu kariery piłkarskiej zająć się trenerką? Trener, tak. I teraz bym chciał to robić, takie, no, na pewno lekcje polskie, bo tak nie umiem tak dobrze gadać. Lekcje angielskiego? Angielskiego, tak. Mm-hmm. I trener bym chciał robić. No muszę do tego nawiązać, bo świetnie mówisz po polsku. Ale czy więcej chciałbyś jeszcze uczyć polskiego? Tak, więc muszę pisać, bo tak bardzo nie umiem. Pisaniem chyba nie lepiej, tak? No i czytać. Troszkę umiem, ale nie tak dobrze jak po francusku. Ja chcę czytać, mówić i pisać jak po francusku. Żeby móc w gazecie przeczytać o Julienie Todorowskim, który został bohaterem meczu Pogoni. Nie, gazetę nie, bo to tak nie za bardzo nie oglądam, bo wiadomo, raz dobrze mecz grałeś, wszyscy tak mówią, że o, bardzo, bardzo fajnie grałeś, to i to. I drugi mecz nie tak dobrze grałeś, troszkę źle. I wszyscy mówią, co to jest, co to za piłkarze. Wszyscy tak mówią, to wiadomo, że piłkarze mi się zdaje, że nie oglądają takie coś. Oglądają ja oglądam mojego roboty, jak będę grał, byłem na treningu dzisiaj, czy wczoraj, jak tam wygląda. Nie, gazety lepiej nie oglądać dla mnie. Piłkę w telewizji za to oglądasz? Jest jakiś zawodnik, na którym się wzorujesz? Nie. Mogę tak powiedzieć, że tak nie za bardzo oglądam. Oglądam mecze jak moje koledzy grają, bo mam koledzy, że grają w Sevilla, czy w Real Madrid, czy w Lille też. No i oglądam czasami, jak oni grają. I później oglądam mój najlepszy klub dla mnie, to United. Manchester United i czasami oglądam te mecze, ale później tak nie oglądam. Oglądałem w Polsce troszkę mecze o Ekstraklasie, bo miałem takie kolegę, że on bardzo lubił Pogoń Szczecin i Legia Warszawa. Mm-hmm. To cały czas, jak było Pogoń i Legia, to czyli oglądaliśmy. Czyli jakąś edukację o Pogoni mam? No, mam troszkę, tak. No to mam nadzieję, że kibice będą mieli okazję obejrzeć Juliana Todorowskiego już od początku wiosny w telewizji przy okazji meczu w Pogoni Szczecin. Dziękuję Ci bardzo i witamy w Szczecinie oficjalnie. Dziękuję.